Hejka kochani, witam was na naszym kanale, niestety dzisiaj bez Maxa. On jest w domu, wiesz, ja jestem w Warszawie, ale tym razem z innym koleżką, z Puszynkiem. Zobaczcie, jaki słodki. Ogólnie dzisiaj postanowiłam nagrać dla was Q&A, odpowiem na kilka pytań. Mam taki luźniejszy dzień, więc myślę, że to idealna okazja, żeby ponagrywać tego typu filmiki. No i zaczynajmy! Pytanie, które jest często zadawane. Czy lubię swoje nazwisko? Oczywiście, że tak. Zawsze wszyscy do mnie mówili Węgiel. Ja sobie tak myślałam, zapamiętujcie to nazwisko. Nie no, ale lubię to nazwisko, bo jest takie charakterystyczne. Podoba mi się. Czy tęsknię za koncertami? Boże, to pytanie powtarza się chyba setny raz. Ogromnie tęsknię za koncertami. Mam nadzieję, że na wakacjach uda nam się zagrać chociaż kilka koncertów. No, ogromnie za tym tęsknię i za tą energią, którą od was mogę czerpać na koncertach. To jest po prostu bezcenne. Już naprawdę od dłuższego czasu myślę tylko o tym, kiedy w końcu zagramy koncert. Kolejne pytanie. Lepiej śpiewać się piosenki po polsku czy po angielsku? Po angielsku zdecydowanie, bo polski to jest taki... No, nie wiem, przynajmniej moim zdaniem, no to jest piękny język, wiadomo, ale on jest taki twardy i nie do każdej piosenki pasuje. A po angielsku w sumie co by się nie zaśpiewało, to zawsze to jakoś zabrzmi. Czy kochasz swoich fanów? Oczywiście, że tak. I bardzo wam dziękuję za wszystko, co dla mnie robicie. I doceniam na maksa wszystko. Wszystkie fanpage'e, wszystkie działania, które dla mnie organizujecie, no to jest mega miłe i kocham was najmocniej. Chciałabym zacząć śpiewać, ale myślę, że nie mam szans. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Musisz uwierzyć w siebie, uwierzyć w swoje możliwości. To jest chyba podstawa. Znaczy nie chyba, na pewno. Musisz... Jeśli to kochasz, to po prostu rób to. Nie przejmuj się tym, co inni powiedzą, bo to jest najgorsze, co może być. Także trzymam za ciebie kciuki i mam nadzieję, że uda ci się przełamać i po prostu będziesz szczęśliwa i będziesz się spełniała w tym, co robisz. No, więc takiej pewności siebie ci życzę dużo. Kolejne pytanie odnośnie... O! Odnośnie tego pana. Jak tam Puszyn? No, jak widzicie, trzyma się świetnie, pięknie wygląda, pięknie się prezentuje. No, o matko, jaki kochany. Właśnie, jest ze mną w Warszawie, musiał przejechać aż ponad 4 godziny, więc ogólnie dobrze to zniósł, aż jestem w sumie w szoku, że tak dobrze, bo całą podróż praktycznie przespał. Także to jest kot, to jest mój towarzysz życiowy ogólnie. Pytanie, czy mogę opowiedzieć coś o swoich koncertach? No, to bym mogła naprawdę długo opowiadać, bo każdy koncert jest inny, każdy koncert, mimo że jakby śpiewam swoje utwory, cały czas swoją setlistę, no to wiadomo, że każdy, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że po prostu każdy koncert ma inną energię, na każdym koncercie jest inaczej, więc każde takie wydarzenie i wyjście do was jest dla mnie po prostu wyjątkowe. Graliśmy mnóstwo koncertów, czasem było nawet tak, że graliśmy po 2 koncerty dziennie i no, odległości między tymi koncertami były czasem naprawdę spore, więc musieliśmy to też tak logistycznie zaplanować. Cały transport, wszystko czasami było tak zaplanowane do minuty. No i właśnie miałam jedną taką sytuację, że grałam koncert w Chrzanowie i zaraz po tym koncercie musiałam wskoczyć do busa i przetransportować się na lotnisko, gdzie czekał na mnie prywatny samolot, który został wynajęty przez ekipę, z którą wtedy pracowałam. No, ale niestety coś tam się wysypało na drodze i nie zdążyliśmy na czas. Miałam takie wyrzuty sumienia, mimo że to nie było w ogóle zależne ode mnie, to moje spóźnienie. No, przez to nie zdążyłam w ogóle na ten koncert, bo to była taka impreza telewizyjna, no tego nie można przesuwać, wszystko na żywo. Jeszcze jakby to był mój koncert, no to myślę, że jako coś bym wykombinowała. Ale w tej sytuacji no nie dało się nic zrobić, więc stwierdziłam, że zorganizuję takie spontaniczne spotkanie. Tak też się stało, ogłosiłam na Instagramie, że za godzinę widzimy się na rynku w Lubartowie i
pomyślałam, no kurde, ile może być osób? Maksymalnie 200, no to już by było dla mnie zdziwienie. A jak przyszłam na ten, rynek, to było tyle ludzi tam na mnie czekało. Także widzicie, z każdej sytuacji można zawsze być na plus, bawiłam się świetnie. Siedzieliśmy chyba na tym rynku do 23. Rozmawialiśmy sobie, robiliśmy fotki, śpiewaliśmy też. No więc naprawdę było super mimo wszystko. Także to takie wspomnienie, które chyba gdzieś tam głównie mi utkwiło z tego roku koncertowego. Tak sobie można teraz powspominać, bo niestety takie czasy mamy, że się nie gra koncertów. Masz jakiś konkretny styl ubierania? Ja w ogóle lubię eksperymentować z modą, więc różnie się ubieram, ale tak najbliżej mi chyba do stylu glam rock, no bo jak wychodzę na scenę, to zawsze mam jakieś, no zazwyczaj mam jakieś rockowe akcenty na sobie, także no to zależy też od dnia. Różnie się ubieram, naprawdę. Myślę, że nie mam jednego takiego określonego stylu. Czasem mam ochotę na coś takiego bardziej rockowego, czasem na coś takiego w ogóle zwiewnego, że nie wiem. Ciężko to stwierdzić. Czy będą covery na kanale? Będziemy nagrywać z Maxem takie covery. Mamy to w planach przynajmniej. Może teraz nie będzie tego dużo, bo jak może niektórzy z Was wiedzą, nagrywamy program, więc ogólnie dużo się u mnie dzieje i nie mamy za bardzo czasu. Teraz będą bardziej takie luźniejsze filmiki, coś w stylu takiego właśnie Q&A. No zobaczymy jeszcze, co uda nam się zrobić. Ale na razie cover zostawiamy na później, ale na pewno będą. Czy lubisz kawę? Nie lubię kawy totalnie. No jeszcze z mlekiem sojowym wypiję, ale czarnej, no jak muszę, to też wypiję, ale nie przypadam za smakiem kawy ogólnie, ale za to kocham herbatę. Herbatę bym mogła pić litrami. Idolka z dzieciństwa. Zadziwię Was Lady Gaga. Kogo jeszcze lubiłam? Nie wiem, pamiętam, że miałam takie ulubione piosenki z dzieciństwa i właśnie Poker Face po prostu był na szczycie tej listy. No ale oprócz tego też miałam jedną taką ulubioną piosenkę. Kurde, nie pamiętam, jak ona się nazywała. Chyba Życie jest piękne? To w ogóle mama mi ją pokazała. No i pamiętam, uwielbiałam ją śpiewać. Okej, czy lubię rysować? Oczywiście, że lubię rysować. Odkąd pamiętam, rysowałam różne dzieła. Dzieła. Jeszcze raz. Uwielbiam rysować, w wolnych chwilach to robię. Ostatnio nawet kupiłam sobie szkicownik, ale właściwie nawet jak byłam mała, to zawsze mnie gdzieś tam ciągnęło do tego rysowania i pamiętam, że zawsze uwielbiałam malować ludzi. No i w sumie do dzisiaj tak jest. Nic poza ludźmi. To mi wychodzi najlepiej. Dziękuję Wam, kochani, za to, że zadawaliście mi pytania na dzisiejszym Q&A. Fajnie, że oglądaliście. Buziaki, zostawcie suba i lajka. No i wyczekujcie na kolejny filmik. Mam nadzieję, że tym razem już z Maxem. Planujemy też coś zrobić. Może z... Nie, dobra, nie będę mówić. Z mamą. Nie. Dobra. Dzięki za wszystkie zadane pytania. Naprawdę było ich mnóstwo. Nie dałam rady odpowiedzieć na wszystko w jednym filmiku, ale wybrałam kilka takich, myślę, najbardziej interesujących. Więc dziękuję bardzo. Zostawcie lajka, suba, no i buziaki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tym razem już z Maxem. Mua.